dobrze, zdradzę wam, nad czym teraz pracuję. Słuchajcie, nad transceiverem SDR, zrobionym między innymi na Raspberry Pi, czyli na malince czwórce. Malinka czwórka RTL SDR oczywiście będzie inny niż ten, inny model, dwubandowy. Jako odbiornik, nadawanie na pinie GPIO. Do tego będzie preamp, wzmacniacz, końcówka mocy do nadawania, no i przełączniki, no i powstanie do tego jeszcze właśnie osobny moduł, płytka właśnie z przełącznikiem i z filtrami. Filtry wejścia i wyjścia po prostu, czyli, ale wylatuje z głowy, słuchajcie, filtry wejściowe, LPF i BPF, filtry wyjściowe, dobrze mówię, czy na odwrót, wyjściowe LPF, nie, wyjściowe, tak, long, wejściowe LPF, dobrze. No i słuchajcie, taka fajna sprawa, tu możemy sobie powiększyć pasmo, na razie mamy FM, bo to wiecie, to nie delfinek, także to odbiór ma od 20 chyba 4 do 1,7 giga. Tak to wygląda, testuję na razie oprogramowania. Słuchajcie, tych na malinkę tego jest naprawdę sporo tych programów. I na przykład to jest już gotowy transceiver. Kliknijmy start, co on tu ma, no oczywiście tym częstotliwość, jak widać, możemy sobie jeździć, będzie enkoderek zapodany, żeby to jakoś tam miało ręce, nogi, a jak radio nie ma gałki, tylko ma właśnie o tego typu dotyk, to nie radio, no niestety teraz wszystko idzie tak na cyfrówkę USB. Co my tu mamy? Narrow FM, czyli wąskie pasmo. Ustawmy sobie nasz przemiennik SM4SU 438, tak? 800 bodajże, plus offset, minus offset 800. Jak widać, można sobie to ustawić. No, powinien się odezwać. Oj. Tutaj troszeczkę pozmieniałem. Tu musimy sobie zjechać z czułością tego, bo to możemy sobie rozciągać. No, nie podoba mi się to akurat. Ten program się nie podoba. On może fajnie wygląda. Ma sporo funkcji, ale to takie mało intuicyjne to wszystko jest. Tamten był chyba troszeczkę lepszy. Tego oprogramowania naprawdę jest sporo i trzeba będzie po prostu zrobić sobie na swoją modłę ten program. Oczywiście, o właśnie, na dzień dobry to chciałbym pozdrowić Jezu, jakieś mam luki w pamięci przez te programy. No kurczę, no naszego programistę naczelnego, że tak powiem, z kanału Piracz na Zello. Michała. Właśnie, przypomniałem. Sorry Michał, ale wylatuje mi dużo z głowy. No i co? Takie te programki na malinkę, ja wiem, że ty potrafisz tam w tym troszeczkę to poprzerabiać, jeśli chodzi o wygląd, nawet funkcje niech zostaną te same, to tam się uśmiechnę, jak znajdę podstawę, że tak powiem, bo tutaj w tej chwili patrzę, że strasznie to szumi. Aha, do tego, do audio tutaj idzie wzmacniacz 5W, też w fasie D, podpinany pod USB i pod wyjście audio. No do tego jest taka, już są takie obudowy do tej malinki.
No i to by było na tyle, słuchajcie. No jak będzie już wszystko wiadomo, co i jak, to na pewno to się pokaże na stronie piroczkom.pl. Ja pozdrawiam serdecznie. Długo mnie nie było. Trochę się pozmieniało. Znaczy w sumie warsztat, jak widać, nie zmienił, tylko większy syf jest na warsztacie. Będziemy działać. No jesień idzie, no. Długie wieczory. Piękna sprawa, tutaj czyszczę sobie kompa. Muszę poprzenosić trochę rzeczy, bo już się dyski kończą. No. Taki mały dotyk, jeszcze folię ma. Ekranik. Co do kosztów, no to malinka czwórka, dotyk to jest chyba tam $120. Znaczy ten ekran, wyświetlacz. Do tego moduł RTL SDR lub nakładka już gotowa transceivera na pinouty GPIO, nie? Dobra, nie ma co tutaj się bawić, tylko odpinamy, albo może nie, tak pod prądem antenę odepnę, o, na ten teraz, wyłączmy go. No, dawaj, dawaj, co mu? Trochę mała rozdzielczość, no ale jeśli chodzi o odbiornik, to to będzie, no będzie jak znalazł, to nie powinno być problemu, kurczę, nie wiem, może tym go dotknę, albo, no co mu tutaj teraz się połączało, to wyłączymy power, może trzeba przytrzymać, niemożliwe. Gdzie myszka? Dawaj myszkę, jest myszka. No właśnie, tak to kurde działa, nie wiem czemu. No jest, shut down. Yes, zapisz. Ustawienia. Dobra, dzięki. Krótki, ale bardzo, że tak powiem, fajny filmik. Łapeczki w górę. Może rozkręcimy z powrotem kanał Piracz. Może jakieś live'y będą się pojawiać, czy coś. Nie mam czasu na te montaże, albo praca, albo filmiki, nie. Pozdrawiam. Bye. Jak to Rutek mówi, bajo, jajo. Dobra, na razie.